Hej wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Back to School. Dzisiaj przychodzę do Was z takim filmikiem typowo makijażowym, ponieważ pokażę Wam, jak wygląda ten mój make-up do szkoły. Pragnę przypomnieć, że idę do trzeciej gimnazjum, więc bez spin, proszę, że jakoś tak nie wiadomo jak się maluje, ale też pragnę zaznaczyć, że nie będzie to nie wiadomo jaki makijaż, że tam wiecie, eyelinery, cienie, bronzer, bo do szkoły to trochę po pierwsze nie wypada, po drugie ja nie wyrabiam się zazwyczaj rano, więc nie miałabym czasu tyle siedzieć przed lusterkiem. No i już upiłam swoje włosy w taką kupencję, żeby mi nie przeszkadzały. No i zaczynamy. Zacznę od podkładu i jest to rimmel Stay Matte. Ja kupiłam ten podkład na stronie Kosmetyki z Ameryki w cenie 5 zł, więc jak widzicie 5 zł za 15 ml produktów to się całkiem opłaca. Ze względu na to, że jestem opalona, używam dzisiaj odcienia 103. I podkład ma za zadanie zmatowić naszą twarz i jak dla mnie na razie się sprawdza ok, bo zakrywa moje niedoskonałości, nie, wiadomo, że na pewno nie w takim stopniu jak tam Revlon Color Say, ale dla mnie Revlon jest o wiele, wiele za ciężki, jeśli chodzi już o użytkowanie takie na co dzień. Dla mnie Revlon to jest broń awaryjna, jak gdzieś mam wyjść, a naprawdę mnie bardzo, bardzo, bardzo wysypie. A tak to na co dzień używam właśnie Stay Matte. Oczywiście wszystko rozprowadzam swoim pędzelkiem Hakuro H51. Ok, podkład już nałożony, jak widzicie moja twarz wygląda trochę lepiej. Oczywiście te niedoskonałości, co się nie zakryły do końca, pokrywam swoim kamuflażem z Catrice i do tego używam takiego kuleczkowego pędzelka z Beauty Crew. Nie chcę się gówno odkręcić. Możliwe, że ten korektor nie jest jakiś najlepszy pod oczy, ale ja również go używam. Ok, korektor nałożony, więc jak widzicie, tak wygląda moja tapeta, tapation. No i teraz, żeby to wszystko utrwalić i jeszcze bardziej zmatowić, żeby naprawdę ta twarz mi się w ciągu dnia nie błyszczała, używam pudru ryżowego z Ecocerem. Czytałam właśnie dużo pozytywnych opinii na jego temat, że podobno jest lepsze od tego pudru ryżowego z Paese. No zobaczymy, ja Paese jeszcze nie używam, ale używając tego pudru już jestem naprawdę z niego zadowolona. Wszystko utrwalam pędzelkiem z The Cream Shop, który zakupiłam w TK Maxie za bodajże około 20 zł. Teraz ku zdziwieniu niektórych, ja na co dzień aż tak bardzo tuszem się nie maluję, ze względu na to, że od tuszu wypadają rzęsy, niszczą się one, a ja tak szybko rzęs swoich pozbyć się nie chcę. Dlatego zazwyczaj na co dzień używam odżywki do rzęs i brwi Spir Rene, którą po prostu Wam polecam. Po tej odżywce rzęsy mi bardzo urosły i teraz używam tej odżywki ze względu na to, żeby mi te rzęsy jeszcze bardziej zgęstniały. Natomiast jeśli jest już jakaś tam okazja w szkole lub mam czasem ochotę po prostu sobie pomalować rzęsy, to używam do tego maskary z Rimmela Wonderful Lashes, maskara z olejkiem arganowym. No i na koniec tego mojego makijażu oczywiście używam coś na usta. I tutaj użyję dzisiaj mojej nowości, którą po prostu jestem zachwycona. Jest to taki balsam do ust z drogerii Yves Rocher. I ja kupiłam sobie taki truskawkowy i to nazywa się Fries. I powiem Wam szczerze, że to jest jedna z najlepszych pomadek, balsamów, pomadko balsamów, jakie miałam. Pachnie po prostu przepięknie i ma taki czerwony kolor i jest to balsam, który lekko koloryzuje nasze usta, ale nie jakoś mega bardzo, taką delikatną poświatę czerwonego nadaje, co jest naprawdę wielkim plusem. Fajnie nawilża ten balsam, a jego cena to około chyba 8-9 zł, więc naprawdę opłaca się je zakupić. Więc tak, to tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jak widzicie, nie jest to jakiś mega taki wulgarny makijaż, jakiś mocny, po prostu taki zwykły, delikatny, żeby zakryć moje sywki i lekko podkreślić usta. Oczywiście idę teraz ogarnąć swoje włosy, które wyglądają jak
Pudelek. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Jeśli chodzi o kolejne filmiki z serii Back to School, to mam zamiar ich nagrać 5. Jak widzicie, to jest drugi, więc jeszcze przynajmniej te 3 filmiki nagram. Na razie nie zdradzam jakie, ale mam nadzieję, że Wam się spodobają. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Bye!